W ramach Tygodnia Kariery w Zabrzu uczniowie mogą uczestniczyć w specjalnych warsztatach oraz wziąć udział w kiermaszu ofert pracy. Organizowane są także dni otwarte pracowni przedmiotów zawodowych. To jest podstawowa rzecz w zasadzie, którą my organizujemy w Zabrzu, ponieważ uważamy, że gimnazjaliści powinni nie tylko słyszeć o zawodzie, ale powinni też się dowiedzieć, co jest związane z nazwą wykonywanego zawodu, ponieważ często oni znają tylko te dobre strony wykonywanego zawodu, natomiast tu w pracowniach mogą się też dowiedzieć, że są rzeczy, których muszą się nauczyć, które muszą umieć, żeby wykonywać ten zawód. Dowiadują się też chociażby o tym, jaki jest czas pracy. Między innymi dlatego dni otwarte cieszą się coraz większym zainteresowaniem gimnazjalistów. Teraz jesteśmy świadomi i tutaj niektórzy nauczyciele próbują nam pokazać, co w tych szkołach się robi. No i to może nad naszą przyszłością zaważyć. Masz już taki jakiś plan, gdzie chciałbyś kontynuować naukę? Jeszcze nie mam planu, ale właśnie dzięki takim przedsięwzięciom, jakie są organizowane, mogę sobie kształtować w myślach moją przyszłość. Nie bez znaczenia są także kierunki, jakie oferuje dana szkoła, a te wychodzą naprzeciw nie tylko uczniom, ale i co ważne, są ściśle powiązane z potrzebami rynku pracy. Nowoczesnym zawodem jest technik eksploatacji portów i terminali, gdzie w tym zawodzie następuje szybki postęp, jest taki modny zawód. Absolwenci, którzy wyszli w tym roku, ukończyli właśnie ten kierunek, wszyscy znaleźli zatrudnienie w pokrewnych albo w swoim zawodzie. A obecnie zwiększa się turystyka, zainteresowanie turystyką w związku z rozwojem właśnie tej gałęzi nie tylko u nas w mieście, ale także na terenie Polski. O tym, że wizyta poglądowa może pomóc w wyborze szkoły, najlepiej wiedzą ci, którzy sami kiedyś uczestniczyli w dniach otwartych pracowni przedmiotów zawodowych organizowanych w ramach Tygodnia Kariery. Gimnazje chętnie chodziły z nami na takie pokazy szkół. Zawsze z zainteresowaniem staraliśmy się wysłuchać, co każda szkoła ma do zaoferowania. No i potem z tych wszystkich szkół żeśmy sobie wybrali jedno. Oferta programowa Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Zabrzu skierowana jest również do dorosłych i można w niej znaleźć m.in. seminarium w Powiatowym Urzędzie Pracy przeznaczone dla doradców zawodowych. Dotyczące prowadzenia i zakładania własnej działalności gospodarczej na bazie środków, które można uzyskać albo z Urzędu Pracy, albo z innych funduszy. To jest seminarium, które ma dać wiedzę doradcom zawodowym, którą mogą potem przekazać swoim uczniom, bo to też jest taka dość istotna ścieżka kariery. Jeżeli ktoś nie znajdzie tej swojej pracy, a chciałby założyć własną działalność gospodarczą, to może gdzie może zdobyć informacje dotyczące funduszy. Ogólnopolski Tydzień Kariery 2016 w Zabrzu rozpoczął się 17 października i potrwa do piątku 21 października. W tym roku odbywa się on pod hasłem Bądź autorem swojej kariery.